I witam Was serdecznie, moi drodzy. Kolejny odcinek Atomowej Pogody i wyruszamy odebrać nasz słup, który mamy zanieść Sidorowiczowi, a którego lokalizację wydobyliśmy od żołnierza uwięzionego przez stalkerów. No i cóż, sama kwestia przyłączenia się do stalkerów, no pozostawię to jeszcze nierozstrzygnięte, ponieważ sam nie mogę się do końca zdecydować, czy się do nich przyłączyć, czy też nie. Nie wiem, jakie to będzie miało konsekwencje. Podejrzewam, że no nie będzie miało aż tak, nie będą to konsekwencje aż tak drastyczne, jakbym może się tego spodziewał. Ale póki co jeszcze się wstrzymam z decyzją. Zobaczymy, jak dalej rozwinie się sytuacja. Okej, musimy się przemieścić pod tym wiaduktem. Ewentualnie moglibyśmy przejść przez tunel, A wiecie co? Zobaczymy. Zobaczymy, co jest w tamtym tunelu. Bo strasznie mnie zżera ciekawość. Tylko tutaj muszę uważać na tą anomalię. I tu jest kolejna. Dobra, trzeba je wyminąć. Bo wpaść w nie nie byłoby trudno, zwłaszcza po ciemku. Okej, podbiegnijmy może, żeby to nie zajęło nam za dużo czasu. I co my tu mamy? Mamy stalkerów, którzy pilnują tego tunelu, więc chyba nic tam ciekawego nie ma, czyli podejrzewam, że anomalii tam żadnych nie będzie. Ale sprawdźmy. Ten macha do nas ręką, coś by chciał. Pewnie jakieś zadanie. Ej, siedzimy sobie spokojnie, pilnujemy obozu i tak dalej, i tak dalej. No dobra, w takim razie... Co nowego? Zaraz za barierą jest jakiś z węgla, czy wypala mózg każdemu, kto do niego podejdzie. I bach, mamy nowego zombiaka. Chyba jeszcze nikomu nie udało się przeżyć. Krążą też różne historie o spełniaczu życzeń, ale nie wierzę w ani jedno słowo. Cóż, gdybyś grał w poprzednią część, albo gdybyś oglądał moje filmy, to byś wiedział, że to jest prawda. Nie, chyba nic tu nie ma. Zdecydowanie nie. No ale z jakiegoś powodu ten tunel musi być ważny, skoro stalkerzy go pilnują. Podejrzewam, że jest to... Pilnują na wypadek, gdyby ktoś chciał się tędy przedrzeć. Bo naprawdę nic ciekawego tutaj nie widzę. Nie, nie ma nic. Dobra, w takim razie idziemy sobie dalej. A nasze miejsce przeznaczenia. A ty coś ciekawego powiesz? Zamieniam się w słuch. Ach, chyba nie. Ty raczej też nie. No dobra, w takim razie idziemy do podwiadukt. Czy tu czasem nie kręciły się jakieś stworzenia, jakieś dziki, psy i tym podobne? Chyba, że mylę to z pierwszą częścią. No, no proszę, tutaj stalkerzy zajęli tą lokalizację. Posuń się, kulego. Chcę przejść. No dobra, czekajcie, czekajcie. To jest tam, w tamtą stronę. Tutaj już widzę przystanek. Jest tam jeszcze trupy naszych kolegów. No dobra, broń sobie weźmiemy, to zawsze sprzedamy. Caustic Oferma. Amunicja już się tobie nie przyda, tobie też nie. Także mam nadzieję, że trochę z tego grosza będzie. Skrzynka najpewniej pusta. Nie, też jest jakaś amunicja, ale nic nadzwyczajnego. Dobra, tam chyba też stalkerzy siedzą. Tak, zdecydowanie tak. Ale my mamy się udać tutaj. Pod ten wiadukt. Tutaj chyba jakiś żołnierz siedzi, z tego co pamiętam. Ale to by się zgadzało w sumie, bo... ta walizka, którą mamy zdobyć, prawdopodobnie jest w wojskowym wozie. Okej, powoli, powoli. Może zrobimy to tak. No tak, zgadza się, ale ona chyba nas nie napadnie.
Okej, okay, nie wydaje się Nie strzelaj, szkodliwy. Proszę, nie strzelaj. No dobra, o co chodzi? Nie zabijaj mnie. Okej, okay, to ja ciebie nie zabiju, a ty powiesz mi, co za jeden jesteś. Siemion, szeregowy, trusia, byłem kierowcą naszego dowódcy Haleckija. Chciał, żebym zawiózł go do stalkerów. Dotarliśmy do nasypu, ale jak tylko poszedł porozmawiać ze stalkerami, związali go, a ja zwiałem. No i dobra, co teraz zamierzasz zrobić? Jak mam teraz wrócić? Czy zaraz postawią mnie przed trybunałem za opuszczenie dowódcy? Nie. No proszę, czyli jest opcja, o której mówiłem w zeszłym odcinku, czyli można w takim razie postawić się po jednej ze stron. Ale nie chcę załatwić stalkerów. Uratujemy Haleckiego i podzielimy się... Nie. Wyjście. Nie. Nie będziemy tego robić w ten sposób. Ała! To bolało. Czy coś jeszcze? Masz coś dla mnie? Czy jeszcze inaczej mogę ci pomóc? Jeden z moich najlepszych kumpli uciekał przed stalkerami i postanowił schować się w tunelu. Dostał się do środka, ale nie mógł wyjść i zginął z pragnienia. Próbowałem zanieść mu wodę, ale bez skutku. To było naprawdę porąbane. Widziałem go przed sobą, ale nie mogłem do niego dojść. Czy możesz spróbować przynieść mi jego rzeczy? Chcę mieć coś po nim na pamiątkę, ale powiem ci od razu, nie wiem jak się tam dostać, więc przydałoby się zapytać stalkerów, znają zonę dużo lepiej niż my. Spróbuję, ponieważ to chyba ma związek z tą dziwną kulą, która jest nad tym zniszczonym wiaduktem kolejowym. To chyba o coś w tym guście chodzi. Ale zaraz sprawdzimy to na PDA. Czy to jest to? Tak jest. To jest to. I jakiś związek, właśnie ten tunel i ta kula, która jest tutaj, mają. Tylko teraz nie pamiętam dokładnie jaki i co tam trzeba zrobić. Ale myślę, że to się dobra, najemniku. Dowiemy będę w czasie. Czekał na ciebie i na walizkę. Okej, okay, no to my już lecimy do Sidorowicza. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś zapasy? No trudno, zabierzemy koledze, ale chyba nic mu tutaj nie grozi. Chyba, że my go sami rozwalimy. Ale nie. Co prawda nie lubimy się z żołnierzami, ale jeżeli gość jest na tyle rozsądny, żeby nas nie atakować, to nie będziemy go zabijać. Okej, okay. Całkiem to przyjemnie. Trochę strasznie, ale na swój sposób przyjemnie. Bardzo swojsko. Okej, okay, żeby nie przedłużać, idziemy. Dobra, to już sprawdzaliśmy, tam nic nie ma. A tu są, aha, martwe dziki, no dobra. Więc pewnie też nic nie mają. Ja nie wiem, czemu ja mam schowany karabin. Ja wiem, że w miarę jest tutaj bezpiecznie, ale bez przesady. Jednak trzeba być przygotowanym na wszystko. Tak, zdecydowanie noce są ciemniejsze niż w pierwszym Stalkerze. Ale to dobrze. Zdecydowanie lepszy klimat jest dzięki temu. Słucham. Dobra, na mnie nie zwracaj uwagi, ja tylko idę do Sidorowicza. Będziemy musieli naprawić nasz kombinezon, bo widzę, że już jest w bardzo złym stanie. Może nas niedostatecznie chronić przed kulami, przed uderzeniami i w ogóle przed całą maścią, całą gamą niebezpieczeństw. Ale nie widzę, żebyśmy tutaj mieli jakiegokolwiek mechanika. No trudno, będziemy musieli się wrócić tutaj do siedziby stalkerów. I tam załatwimy tę sprawę. Także już widzicie, mamy szereg spraw do załatwienia. No, oberwałbym drzwiami. Więc jednak to zdobyłem. Tak jest, zdobyłem. Dzięki za dostarczenie walizki, najemniku. Teraz mogę rozliczyć się z klientem. Bardzo mnie to cieszy. Przeżyłem w zonie tak długo dzięki temu, że zawsze dotrzymuję słowa. Tutaj wystarczy raz przekręcić klienta, żeby niedługo obudzić się z kosą w plecach. Dziwnego. Ale starczy tego gadania o mnie.
Ten twój stalker tu był. Nazywa się Kieł. Szukał wzmacniaczy lampowych i innego elektronicznego szmelcu. Znajome. Nie znam się na tym. Sprzedałem mu wzmacniacz, ale nie miałem nic innego z rzeczy, których szukał. Więc doradziłem mu, żeby poszedł pogadać z kopaczami na wysypisku. Niedawno stalkerzy wykopali na wysypisku stary sprzęt po czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Aha. I teraz pełno jest tam takich rupieci. Tam go szukaj. No dobra. Pamiętaj, jeśli interesuje cię handel, zgłoś się do mnie. No dobra, w takim razie... Dobra, dzięki za informację. Jeśli czegoś jeszcze potrzebujesz, zapraszam. Masz u mnie dożywotnią zniżkę za pomoc z wojskowymi. No dobra, to w takim razie... Czy masz coś dla mnie? Moja część umowy jest w panelu elektrycznym windy i możesz tam się ogrzebać, nie ma prądu, ale nie mogę zagwarantować tego samego, jeśli chodzi o anomalię. Winda. Tak, to jest ta lokacja... To jest lokacja zaraz przy wiadukcie, okej. Ale ile to mnie będzie kosztować? 100. Czy mamy tyle pieniędzy? Tego nie wiem. Jest tutaj tak. Zaraz zobaczymy. Mamy 700, niecałe. Ale są chyba ważniejsze sprawy w tym momencie, na przykład zachowanie pieniędzy na naprawę. Kombinezon... Prawdę mówiąc, kombinezonu chyba nie naprawimy, tak sobie teraz pomyślałem, Wyluzuj, nie krępuj się. Co cię tu sprowadza? Bo będzie to kosztowało zbyt drogo. Ale dobra. Co możemy sprzedać w ogóle? Możemy sprzedać na pewno te pistolety, możemy sprzedać odrobinę amunicji. Jeszcze tylko sprawdzę, jakiej amunicji używa nasz pistolet. 9.18, tutaj mamy 9.19, ale 9.19 będzie przydatne do Vipera. Mamy przeciwpancerne. Dobra, tej amunicji odrobinę możemy sprzedać. O, ale niewiele z tego zyskałem. Dobra, to mu sprzedamy i jeszcze zrobimy tak. Rozładujemy to, co jest tutaj i to tyle, ok. To na pewno mu sprzedamy. No, niewielki to zarobek, ale zawsze coś. Bandaże, powiedzmy, że ze 4 bandaże mu sprzedamy. Bo już zauważyłem, że bandaże strasznie szybko schodzą w stresowych sytuacjach, także warto je mieć ich pewną ilość przy sobie. Dobra. Tego kombinezonu to nawet nie mam zamiaru, a nawet na niego nie zarobię, podejrzewam. A luneta. Czy potrzebna nam luneta? W sumie nie. Aczkolwiek zatrzymam ją jeszcze na moment. Ile byśmy za nią dostali? 150, ale warto jest to wiele więcej. Także nie ma tutaj sensu w ogóle jej sprzedawać. Czy coś jeszcze? Granaty mamy? Amunicję mamy, broń mamy. Dobra. To chyba wszystko, co tutaj załatwimy. Ale dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy w takim razie, co... Z czego szukasz? Wyluzuj, nie... Sprawdźmy, co jest w tej skrzynce. Nie mam pojęcia. No dobra. Ryzyk fizyk. Zapłaciliśmy i zobaczmy, co tam się znajduje. O, chwila. Wróćmy się jeszcze na moment. Zaraz zobaczymy, co jest w tej skrzynce. Nic, pusto. Toniemy po pas w potworach, pomóż. Ojej, gdzie oni są? Nie możemy ich powstrzymać, szybciej. Okej, na północ. A, to całkiem niedaleko. Uj, jak ciemno. Czekajcie, już będę. Zaraz będzie za późno, pomóż nam. Już. Słyszę jakiś szum, anomalia gdzieś jest w pobliżu. Postaram się ją ominąć. Dobra, jestem, chłopaki. Dzięki, stary, teraz ich rozwalimy. No, tylko że wy tutaj jakoś tak siedzicie, jakoś nie wydajecie się specjalnie przejęci tą całą sytuacją. Okej. Przestań tym machać, już zwróciłeś moją... Sorry. Nie odbierz muzyki, okay. Tu gruzne. Dobra, to gdzie w takim razie są te potwory? Wy mi powiedzcie. Bo nie bardzo wiem. No dobra, to jest ta lokacja, ale co mamy teraz zrobić? Czy mamy z kimś pogadać? A zaraz zobaczymy. Ojej, klawisze, dobra. No ty coś ode mnie chcesz, w czym mogę pomóc? Nie możesz, ale w
przed chwilą wołaliście pomocy. Jedni osiedlili się tu na wysypisku i zbierają złom, a inni poszli dalej w głąb zony. No dobra, ale to nie jest... Ale to nie jest to, o czym chcemy rozmawiać. Czy mamy tutaj zaczekać na mutanty? Czy co? Dobra, wiecie co? Nie mam pojęcia. Poczekamy tutaj chwilę, zobaczymy co się stanie. Wow. Pięknie, naprawdę pięknie to wygląda. A my się przygotujemy w razie czego. O właśnie, coś biegnie. Przestań tym machać, już zwróciłeś moją uwagę. O dobra, 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 już widzę, już widzę. Okej, dzięki. Stary, wpadnij do naszej bazy, a czas na radiarz. Okej. Dobra, udało się. Hura. Jeszcze tylko muszę się obandażować. Dobra. Niestety... Okej, dobra. Zadanie wykonane, tylko niestety jeden kolega zginął. Fila myśliciel. Coś jeszcze? Czy w czymś jeszcze mogę pomóc? Nie mogę. Okej, jesteś strasznym gburem, pomimo tego, że pomogłem wam. Tu jest jeszcze jakaś ciekawa lokacja i bardzo niebezpieczna, widzę. A właśnie. O ty dziadu, chciałaś mnie tam wepchać. No dobra, to miejsce... Nie, raczej go nie odwiedzimy. Chyba, że będziemy mieli stosowny kombinezon. Nie, 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 nie. Teraz, moi drodzy, to będzie samobójstwo. Tylko odsuniemy się na bezpieczną odległość. No i cóż, zróbmy małe podsumowanie tego odcinka. Mamy tak. O, będzie całkiem klimatycznie. Mamy tak. Mamy zadanie do wykonania. Dobrze, mamy takie zadania. Po pierwsze, odebrać, sprawdzić, co jest w schowku i odebrać jego zawartość. Odebrać nagrobę od stalkerów i sprawdzić jeszcze, co będzie tutaj, co będzie w tym tunelu. No i oczywiście główne zadanie, które polega na tym, żebyśmy przeszli dalej, do następnej lokacji. Chociaż chyba jeszcze tego nie mamy uwzględnionego. Ale myślę, że to się wkrótce pokaże. Nie, jest, okej. Czyli musimy znaleźć kła. Ale to później. Myślę, że najpierw zajmiemy się właśnie tym ogarnięciem tych trzech zadań. I myślę, że na tym będzie polegał następny odcinek. Ale mamy jeszcze trochę czasu, więc myślę, że możemy się przejść nieco dalej. Tylko się przygotuję właśnie w ten sposób. Okej, trochę się zgubiłem w terenie, przyznam wam. Albo słyszę jakąś taką cichą muzykę, albo... Albo to gdzieś z zewnątrz dochodzi, ale chyba nie. Ale powiem wam, że nie... Z jednej strony czuć tutaj taki niesamowity spokój, a z drugiej taka noc strasznie mi się kojarzy z jakimiś, powiedzmy, takimi nocnymi wypadami, czy na ognisko, czy gdzieś właśnie takie, jakieś takie bardziej dzikie tereny. Bardzo to fajne, bardzo, bardzo klimatyczne. Bardzo przypomina mi to, powiedzmy, nawet powroty gdzieś z nad jeziora, czy z jakiegoś ogniska. Kiedy to właśnie wracało się późną nocą albo wczesnym rankiem. I powiedzmy, że człowiek wbijał sobie różnego typu głupoty, idąc gdzieś w lesie. Wiadomo, jak to jest. Jak to wyobraźnia gra.
spłata nam różnego rodzaju figle. Kiedy jest ciemno, a kiedy jest tylko i wyłącznie światło latarki, kiedy to jest jedyne nasze źródło światła, to już w ogóle robi się nieciekawie. Ale dobra, mamy tutaj jakieś takie samotne ognisko, zatrzymamy się przy nim, no i ja się z wami pożegnam. Nie będziemy tracili czujności. I do zobaczenia w następnym odcinku, także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!